Stowarzyszenie Gminy Powiatu Małopolskiej już po raz 18 wręczyło tytuły Lider Małopolski, teraz za rok 2017. Wyróżniliśmy lokomotywy Małopolski, lokomotywy rozwoju, najlepsze przedsięwzięcia zarówno w sferze duchowej, kulturalnej, również i społecznej, ale też i w zakresie infrastruktury, również firm, budowy nowych miejsc pracy. Wyróżniliśmy tych, którzy zasługują na słowo dziękuję. Wspieram oczywiście tę imprezę, a bardzo się mi podoba, dlatego że ludzie mogą popatrzeć, jakie uspieszne projekty były zrealizowane. Te nasze spotkania, szczególnie takie jak dzisiejsze, to pokazuje, że trzeba nie tylko tą innowację odczytywać jako coś, co dodaje wielkiego splendoru. Dodaje tego, co zostanie na wieki w pozytywnym znaczeniu, kiedy będziemy szli, podziwiali, będziemy swoją wrażliwość wspomagali i będziemy mówili, to miasto stale coś dokłada. To jest ukoronowanie pewnej wspaniałej inicjatywy, która promuje dobre inwestycje, dobre pomysły. Specjalne wyróżnienie daliśmy Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa, który od 40 lat wspiera rewaloryzację zabytków. Kraków jest zagłębiem polskich zabytków. To jest miasto najbardziej nasycone zabytkami, w tym tej najwyższej klasy, wpisanymi na listę UNESCO. Oczywiście tym szczególnie w dniu dzisiejszym wyróżnionym to SKOSK, no, który od właściwie ponad ćwierćwiecza działa na rzecz tego, aby te rzeczy, które stanowią o pięknie naszego miasta, naszej stolicy, miały należyty wygląd i naprawdę wielkie podziękowania dla tych wszystkich, którzy społecznie działają w ramach SKOSK. Sądzę, że my jesteśmy doceniani w skali całego kraju. Najlepszy dowód, że od roku 1990 cały czas zasadniczy element naszego budżetu to jest dotacja z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, czyli element budżetu państwa. Wyróżniamy również tak wyjątkowe Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. To miejsce, gdzie jesteśmy. Powstało ponad 150 lat temu, jest jednym z najstarszych w Europie i społecznicy dbają o te piękne miejsca. Jestem zaangażowany w tej pracy, bardzo sobie cenię, ponieważ no jest to towarzystwo w skali europejskiej bardzo istotne, prawda? Jesteśmy towarzystwem jednym z najdłużej funkcjonującym w Europie. To towarzystwo jest właściwie pozbawione jakichkolwiek stałych funduszy umożliwiających jego działanie. Nie ma żadnych subwencji, nie korzysta z żadnych pieniędzy społecznych, no może poza takimi, które na przykład SKOSK organizuje i przydziela nam, możemy powiedzieć, ostatnio dosyć hojnie. W związku z tym towarzystwo zwraca się do szerokiej rzeszy ludzi, którym leży na sercu to, aby majątek tego towarzystwa, składający się z wielu setek tysięcy obiektów dzieł sztuki, żeby ten majątek przetrwał, żeby był eksponowany, żeby był w dobrym stanie, żeby służył następnym pokoleniom, żeby służył edukacji, no i oczywiście, żeby wszystkich zachwycał. Oczywiście staramy się uzyskać, będziemy się starali uzyskiwać wszelkiego rodzaju możliwe dotacje tam, gdzie to jest możliwe do uzyskania. Plus oczywiście jeszcze działalność samych członków, którzy też wspomagają nas w wielu przypadkach. Byli tutaj przecież ludzie, którzy nam pomagali, zarówno finansowo, jak i rzeczowo. Między innymi też przy odbudowie, czy nazwijmy to, rewitalizacji Pałacu Sztuki. I to dzięki nim w dużej mierze też udało się uzyskać takie rezultaty, jakie mamy tutaj obecnie.
Cieszę się z tej nagrody. Ta nagroda jest za poprawę jakości powietrza w Nowym Sączu. To są lata pracy, które spowodowały, że poprawiliśmy całą infrastrukturę z firmy i od roku 2002, gdzie spalaliśmy średnio rocznie 15 tysięcy ton węgla, w 2016 roku było to już tylko 3,5 tysiąca ton węgla, natomiast w tym roku nie spalamy go w ogóle. Powoduje to ni mniej, ni więcej, tylko 100 ton mniej zanieczyszczeń w kotlinie sądeckiej. Przemyśl od lat skupia się na sporcie młodzieżowym i ten kierunek lekkoatletyczny ma już swoje efekty. W tym roku Mistrzostwa Polski seniorów halowych. Nasza wychowanka Przemyślanka zdobyła brązowy medal w biegu na 800 metrów, Weronika Wywyka, i ona jest takim przykładem tego, że to jest dobry kierunek. Sport młodzieżowy, stadion lekkoatletyczny, stadiony piłkarskie, sale sportowe, które w tym roku dwie rozpoczynamy budować. Jedna dedykowana piłce ręcznej, druga badmintonowi z kolei. Więc to jest taki kierunek, który w Przemyślu jest bardzo, bardzo silny, bardzo, bardzo prężny i w tym kierunku będziemy się starali działać. Za rozwój, za inwestowanie w strefy ekonomiczne, za tworzenie warunków do rozwijania biznesu, tego dużego i tego małego, na którym nam szczególnie zależy. Częstochowak to miasto, które ma 26 tysięcy zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, więc jak na lekko powyżej 200-tysięczne miasto, to naprawdę skala duża. W związku z tym trzeba było zadbać o tych przedsiębiorców, którzy są solą tej ziemi, którzy tworzą tak naprawdę gospodarkę częstochowską, bo duży o siebie zadba i o dużego wszyscy również dbają. Natomiast o tego mniejszego trzeba go jednak troszkę oświetlić, trzeba mu pomóc, trzeba go wesprzeć i to był główny cel. Dwa wyróżnienia, oczywiście dwa dyplomy. Z jednej strony dla miasta Wieliczka, z drugiej strony dla firmy 7R Logistyka. Z jednej strony to wyróżnienie, bo doceniane zostało nasza praca i nasze starania. Z drugiej strony bycie liderem to wyzwanie. Dla mnie osobiście chcemy i dla naszej firmy chcemy być liderem w rynku magazynowego w naszym regionie i po ukończeniu naszego parku będziemy zdecydowanie największym tego typu inwestycją. Więc tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie coś, co ma wisieć, tylko my chcemy to wprowadzić w życie. Dzisiejsza nagroda to jest takie połączenie strefy społecznej ze strefą gospodarczą. Wszyscy oczywiście wspominamy Światowe Dni Młodzieży. 2 miliony młodych ludzi, miasto, które zostało zbudowane te kilka dni. Dzisiaj widzimy miasto nowe miasto przemysłowe, rozwoju gospodarczego. Bardzo w krótkim czasie wiele tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, gdzie lokują się firmy, ale przede wszystkim są też również miejsca pracy. Zawsze takie spotkania, takie wyróżnienia są dodatkowym bodźcem, takim kopniakiem, doładowaniem energii, tak aby właśnie w codzienny szary dzień mieć zapał do pracy, do podejmowania kolejnych wyzwań, do realizacji kolejnych inwestycji. Postawiliśmy w tej kadencji na modernizację praktycznie wszystkich obiektów sportowych. Tarnów to dobre środowisko sportowe, może najbardziej znane z dyscypliny żużlowej, ale w tej chwili chcemy się pochwalić stadionem lekkoatletycznym. A to z tego powodu, że to jest po pierwsze dobry, funkcjonalny obiekt dla lekkiej atletyki, ale również dla piłkarzy, nie tylko dla biegaczy, ale również dla skoczków dal. Dzisiaj wręczyliśmy tytuły, to są honorowe dyplomy bez żadnych środków pieniężnych, ale to słowo dziękuję, ten dyplom przyznany przez kapitułę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski ma prestiżowe znaczenie dla wszystkich laureatów. Wyróżniliśmy najlepsze, najpiękniejsze, najważniejsze wydarzenia w Małopolsce w 2017 roku. Wszystkim laureatom dziękujemy za ich wielką pracę na rzecz Krakowa i Małopolski.